Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w tę kolejną wakacyjną niedzielę. Mam nadzieję, że znajdziecie dzisiaj czas, chociaż chwilę na słowo. Skoro to oglądacie, to znaczy, że znaleźliście. Nie będę mówił, nie będę powielał tego błędu, który nieraz powielamy w kościołach, na kazaniach, że mówimy do tych, co przyszli, o tych, co ich nie ma. Dlatego słuchajcie, przechodząc już do dzisiejszej Ewangelii, tak. Jakoś namalował mi się ten obraz, kiedy Jezus mówi: jeśli was nie przyjmą, to strząśnijcie z sandałów proch na świadectwo dla nich, który przyległ, tak? No musimy sobie to jakoś wyobrazić, tak? To kiedy wchodziło się do domu 2000 lat temu, w czasach Jezusa, no to podłogi nie było, tak? Była ziemia, w Polsce mówimy klepisko. I ten proch z tej ziemi przylegał do tych sandałów, do stóp. No i wychodząc stamtąd, szczepując ten proch, no odcinał się człowiek od wszystkiego, co w tym domu było. I teraz, kiedy pomyślałem sobie, jak to jest od strony pozytywnej, tak? Jeżeli przychodzimy do jakiegoś domu i spotykamy się z życzliwością, spotykamy się z przyjęciem, spotykamy się z gościnnością, no to już nie strzepujemy tego prochu, czyli to, co spotkało nas w tym domu, niesiemy dalej. Jeżeli my okażemy komuś gościnne, przyjmiemy go, jeżeli jesteśmy życzliwi dla drugiego człowieka, to on to wszystko, co u nas w domu go spotkało, zaniesie dalej. Bo przylgnie to do niego, jak proch do sandałów, jak proch z ziemi do stóp. Dlatego słuchajcie, warto być gościnnym, warto być życzliwym, warto otwierać drzwi swojego domu, bo ludzie po prostu zaniosą to dalej, to wszystko, co do nich przylgnie właśnie w moim domu, co ich spotka, czego doświadczą w spotkaniu z moją osobą. Niech nas szczerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.